Ksiądz Hugo Kołłątaj, doktor teologii i prawa, filozof. Uprawiając publicystykę oświeceniową, ukierunkowywał myśl narodową polską ku wolności. Będąc proboszczem w Krzyżanowicach i Pińczowie na ziemi świętokrzyskiej, zajmował się jednocześnie życiem społecznym i politycznym, a szczególnie przygotowywaniem materiału do ważnych ustaw, które miały odmienić los Polaków. Współtworząc Konstytucję 3 maja, nie sądził zapewne, że jego dzieło przetrwa wieki, ale pamięć o nim i jego zasługach zostanie zmarginalizowana w życiu społecznym i politycznym. Spokoju po śmierci nie zaznały jego doczesne szczątki. W 200. rocznicę śmierci księdza Hugona Kołłątaja odwiedźmy miejscowość Wiśniowa koło Staszowa, gdzie w kościele parafialnym złożone jest jego serce. Wiśniowa to osada położona na brzegach rzeki Kacanki, płynącej wśród wąwozów porośniętych gęsto różnoraką roślinnością i drzewami. To w znacznej mierze tej miejscowości ziemia staszowska zawdzięcza zachowanie ducha polskości w czasach zaborów i zawierów wojennych. A stało się tak i trwa do dzisiaj dzięki miejscowemu kościołowi, w którym złożone jest serce wielkiego Polaka, współtwórcy Konstytucji 3 maja, księdza Hugona Kołłątaja. Co spowodowało, że to właśnie w podziemiach tego kościoła i w tej miejscowości złożono szczątki doczesne księdza Kołłątaja? Orientowany kościół w Wiśniowej został wybudowany w 1680 roku z fundacji kanclerza koronnego hrabiego Karola Tarło, a konsekrowane w roku następnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i Świętego Ducha. To właśnie dzięki staraniom kolejnego właściciela Wiśniowej, Rafała Kołłątaja, decyzją biskupa kieleckiego, po 130 latach od wybudowania świątyni została utworzona 10 lipca 1810 roku parafia Wiśniowa. Urodzony na Wołyniu 1 kwietnia 1750 roku, Hugo Kołłątaj zmarł zapomniany przez rodaków w Warszawie 28 lutego 1812 roku. Wolę zmarłego lub jego rodziny wypełniał jego sekretarz Michał Szymański, który polecił wyjąć serce i przekazać je do kościoła w Wiśniowej, gdzie złożono je w podziemiach. Ten fakt nie był szeroko ujawniany aż do roku 1882. Wtedy to wykonano do dzisiaj znajdującą się w kościele tablicę marmurową, informującą o spoczywającym tutaj sercu księdza Kołłątaja. Z podziemi do wnęki za tablicą serce wybitnego Polaka zostało przeniesione dopiero w 1950 roku. Warto też wspomnieć, że do dzisiaj nie jest znane miejsce złożenia trumny z doczesnymi szczątkami księdza Hugona Kołłątaja. Wiadomo tylko tyle, że stało się to na Powązkach w Warszawie. W miejscowej szkole podstawowej, mieszczącej się w dawnym pałacu, należącym niegdyś m.in. do Kołłątajów, prowadzona jest Izba Pamięci, kultywująca pamięć księdza Hugona Kołłątaja.